tak gorąco tu jest. Masakra. 25 stopni na dworze. Sanderka umiera w mieszkaniu. Najlepszy filmik ever. Nie wiem, jak bym to zrobiła, ale tak by było. Cześć, witam na moim kanale. Nie było mnie, ale się pojawiłam znikąd. Słuchajcie, dzisiaj odcinek pod tytułem reakcja na moje stare filmiki. Słuchajcie, ten filmik miał już powstać bardzo dawno temu, lecz przeprowadzka do Wielkiej Brytanii, potem brak programu i wszystko, co mogło się tutaj wydarzyć, się zdarzyło. Filmik czas zacząć, więc zaczynajmy. Mam 5 filmików na moim kanale, które są zablokowane. Stwierdziłam, że to będzie dobry film. Naprawdę dobry filmik. Słuchajcie, wczoraj podchodziłam do tego filmiku przy winie. Sami zobaczcie rezultaty. Cześć moi drodzy, dawno nie byłam na tym kanale. Nic nie nagrywałam. Cześć, witam. Cześć, mam na imię Sandra Sypkowiak. Cześć, witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Mam na imię Sandra Sypkowiak. Słuchajcie, mam do tego, żeby było śmieszniej, kieliszek i wino, więc 18+. Innym człowiekiem totalnie byłam. Muszę po prostu popijać winem, bo inaczej tego nie przeżyję. Kieliszek nalany. I możemy zaczynać oglądanie filmów. Filmik wczoraj przerywałam, dlatego że po pierwsze bateria z aparatu mi się skończyła, a po drugie wino mi się też skończyło, więc ten filmik nie miałby sensu. Lecimy do Anglii, zwiedzamy Londyn. To jest pierwszy filmik. Przepraszam was. Przepraszam. Zaczynajmy. Siemaneczko, bardzo serdecznie witam na moim kanale. Jeśli nie wiesz, kim jestem, to jestem Sandra. Tak jest, widać tam po moim kanale. Tak jest. Tak jest. Tak jest, kapitanie. Tak jest. Tak jest, kapitanie. Co to w ogóle było? Sandra, z jakiej paki? Dobra, ale zacznijmy od tego, że przerabiałam ten filmik w KineMaster i tutaj jest dużymi literami na górze zapisane, że jest tam przerabiane. Proszę Państwa, to jest aplikacja na telefon do przerabiania filmików. W ogóle tak łatwo nie było. Ten filmik ma 9 minut. 9 minut! A film cały miał godzinę. Ja to musiałam skrócić do 9 minut. Rozumiecie? Na telefonie. Na telefonie! Ale dałam radę. Zobaczcie dalej. Po prostu ta grzywka mnie trochę przeraża. Ale lecimy. Dobra, słuchajcie, o co chodzi mianowicie? Lecimy do Anglii, nie do Los Angeles czy Hollywood, ale lecimy do Anglii, ludzie. Lecę już drugi raz, ale nieważne, wy... Niektórzy jeszcze nie lecieli z mojego kanału, więc słuchajcie, bym chciała wam pokazać, jak to wszystko przebiega trochę na lotnisku, wam się pokażę trochę. Wieczne poprawianie grzywki. Do teraz nieraz tak mam, że cały czas sobie poprawiam włosy. Ale wtedy odrastały mi włosy i te poprawianie to było normalne u mnie. Wtedy było tak, że byłam bardzo podniecona na tym filmiku, ale to tylko dlatego, że pierwszy raz leciałam do Londynu, zwiedzić Londyn, coś naprawdę świetnego w Wielkiej Brytanii. Ja nic nie mówię, ja teraz mieszkam w Wielkiej Brytanii. Ja mieszkam w Anglii. Bo ja ogólnie mieszkam na wyspach, ale totalnie w innym miejscu niż Londyn. Totalnie. I najlepsze było to, że ja wtedy byłam taka: o, ja cię! Jadę do Londynu! Jadę do Londynu! Ja byłam tak podniecona. Dobra, zaczynajmy. Naprawdę boję się tego filmiku. Serio. Dawno, bardzo dawno go nie oglądałam. Lecimy. Nie, nie pokażę wam się. Po prostu przybliżę, jak tempo zrobię. Potem w samochodzie i w samochodzie, potem lotnisko, samolot i... Zobaczycie zresztą. Słuchajcie, ja bym chciała tylko wam powiedzieć, że wraca ta sama Sandra, co kiedyś była na moim kanale. Serio? Sandra, serio? Serio właśnie, Sandra? Serio? Ja nie wiem, czy wy mnie oglądacie i od kiedy mnie oglądacie, ale kiedyś miałam kanał, gdzie po prostu było 5 typów chłopaków, których nienawidzę, albo 5 typów dziewczyn, których nienawidzę, ale to było tak szurnięta wtedy byłam, że dajcie spokój, po prostu... Nie da się opisać tego, jaka byłam crazyolka na tym YouTubie. I kurde no, jest mi bardzo przykro, bo wtedy usunęłam te filmiki, a naprawdę były świetne. I tu pojawiliśmy się właśnie w Londynie, jak widzicie. I właśnie o tym mówię, zobaczcie. Wiewiórka. Mówię, muszę nagrać. Bo wiewiórki w Wielkiej Brytanii są inne. Zresztą jak wszystko tutaj.
nie są rude, są siwe. I podchodzą do ludzi, jak tylko masz jedzonko. Mówię wam, coś świetnego. Ale musiałam nagrać. Ale zamiast się zatrzymać i ją nagrać, to szłam i ją nagrywałam. Lecimy dalej. Po prostu... Jesteśmy drugi dzień w Londynie. Niedługo wracamy już do Hull. Ale to i jak, nie powiedziałam wam wszystkiego. Byliśmy przy... Ogólnie ja bym chciała po pierwsze powiedzieć to, że pozdrawiam tutaj moją mamę, jak i moją siostrę. Bo moja siostra tutaj, co jest na tym filmiku, za moimi plecami, nie spodziewała się, że to wpuszczę do internetu. Znaczy się, ona myślała do końca, że może to wytnę. Ja to zostawiłam. Pozdrawiam cię, Paula. No, druga sprawa jest taka, że jak obcięłam te włosy, jeszcze tak wracając do tych włosów, to potem już nie szłam do fryzjera, żeby obciąć je jeszcze raz, żeby poprawić je. Po prostu dorastały mi. I wyglądałam jak leszcz. Czy czym byliśmy? To jest Paula. Pozdrawiajcie Paulę. Buckingham Palace. Tak, właśnie. Widzieli? Po pierwsze, nie wiedziałam, jak to totalnie powiedzieć. Buckingham Palace. Buckingham Palace. Teraz mniej więcej umiem. Ale wtedy totalnie nie umiałam, a zamiast przed nagraniem zapytać się Pauli: Paula, gdzie my byliśmy? Weź mi przypomnij, to nagram ujęcie. To nie. Nagram, jak Paula mi mówi. Gdzie my byłyśmy? Gdzie? Bo kurczę, nie pamiętam. Zwiedzam Londyn, ale nie wiem, gdzie byłyśmy. I ogólnie jak wrócę do Polski i ktoś mi się zapyta, to... No tam, gdzie królowa pije herbatkę, bo nic więcej nie pamiętam, jak to się nazywało. Byliśmy z tym żołnierzy. Ej, ja to wszystko nie daję, chyba. Tak, idzie. I właśnie o tym mówiłam. Paula do samego końca myślała, że nie wstawię tego na YouTubie, a jednak. Więc pamiętajcie, 15 lajków w górę i lecimy z challenge'em. Cześć! Następny filmik na moim kanale, jaki się pojawił, to jest challenge z moją siostrą. Fasolki wszystkich smaków oraz gości specjalni. Tutaj dobiliście 32 łapki w górę, jedną w dół. Ja byłam naprawdę wtedy w szoku, serio. Bo... Kurde, 30 łapek, ale wtedy też fasolki były na topie, więc w sumie do teraz są, więc jak chcecie, to dawajcie znać, ogarnę, może gdzieś je ogarnę i zrobimy powtórkę z rozrywki, może z drugą z siostrą, zobaczymy. Słuchajcie, lecimy z challenge'em z siostrą. Miało być 15 łapek, no i widziałam, że staraliście się, no i było, i gratulacje. No i obiecałam wam Angry Challenge. Ale że byłam w Londynie, odwiedziłam sklep Harry'ego Pottera, to też... Zakupiłam fasolki wszystkich smaków. Słodycz, oczywiście, co nam brud. Słuchajcie, tutaj wyczytuję, jakie są smaki. Teraz po prostu bym wystawiła wam listę, jak co smakuje, jakie są smaki. Tutaj tu bym to na przykład napisała i bym miała to z głowy. No ale wolałam się pomęczyć. Słuchajcie, przewiniemy kawałek. Do momentu częstowania się jedną z fasolek. Boję się ich jeść, bo ponieważ teraz mam obiad. Możecie słuchać tam głosy, ale spokojnie. Możecie słuchać tam głosy. Mój polski wtedy był ekstra. No. Lecimy dalej. Dobra. Mam. To jest pytanie, co to było? O nie, wymiociny. Wymiociny. Dobra. A nie wziąłem nawet sobie nic do popisa, dobra, mam wodę. Ale nawet nie... W ogóle ten filmik jest przyspieszony. I wszyscy mnie wyzywali o to. Dlaczego ty przyspieszyłaś filmik? W ogóle gadasz tam jak najęta w tym momencie. Muszę go całego pogryźć. Jaka zasada. Angielski znowu mi się wlepił. Oh my god! O mój Boże!
Wtedy naprawdę ta fasolka źle smakowała, serio. Dobra, myślę, że to była najlepsza reakcja. Przejdźmy może do minuty, gdzie moja siostra próbowała, bo to będzie chyba o wiele ciekawsze niż cokolwiek innego dla mnie. Wie, że to są wymiociny, ale ja spróbuję, więc proszę bardzo. O nie, prawie. Paula wiedziała, że to są wymiociny, powiedziała, że spróbuje, może to będzie ta lepsza fasolka. Zobaczcie, czy była. Nie dawaj wymiociny. Wymiociny, jest okej. Nie, to nie jest takie obrzydliwe. Musisz to poprzeć. Nie, mogę to mam bolsko. Wiecie, co mnie najbardziej cieszy z tego wszystkiego? Śmiech mojej mamy w tle. Na przyspieszeniu jeszcze lepszy. Słuchajcie, Pauli reakcja była po prostu nieziemska po prostu. Ja jeszcze jej nie pozwalałam ani popić tego niczym, a ja piłam, ani wyrzucić. No po prostu jestem złą siostrą. Przepraszam, Paula. Lecimy dalej. Ja poknęłam tego. Ja poknęłam tego. Paula? Paula stwierdziła, że wybierze sobie nową fasolkę, ale... sobie wybierz jakąś fasolkę. Pokaż. Okej, możesz jeść. Nic nie będziesz posmakować. Aż nie ugryziesz, to nic nie posmakujesz. Nic nie będzie posmakować. Kolejny raz jest to świetny polski Sandry. Lecimy dalej. No nagrywaj. No. Smakuje jak ziemia. Jak ziemia. Jak smakuje ziemia. Jak ziemia smakuje. To tak wygląda. No mówiła, że teraz idę. Dobrze. Jak smakuje? Spokojnie. Ja próbowała. To ja ci teraz powiem, co to jest. Jest to babol z nosa. Ja was przepraszam, ale ten śmiech mojej mamy po prostu wygrywa wszystko. Babol z nosa. Słuchajcie, więc zakończyliśmy oglądanie dwóch filmików. Mam nadzieję, że wam się to podobało, taka reakcja na moje stare filmiki. Naprawdę, jeśli macie ochotę obejrzeć jeszcze kolejne trzy filmiki z mojego kanału, to dajcie znać w komentarzach, a może nagram. No nic, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!